Ostatnio na Stadionie Narodowym zagrali Red Hoci i to chyba w najbardziej klasycznym składzie. Ja niestety nie mogłem się udać na ten koncert, ale dzisiaj pokażę wam moją ulubioną partię Johna Frusciante. Nazywam się Jagosz, to jest Jagosz Studia, a przed wami 10. odcinek serii Kultowe Intra, a w nim Under the Bridge. Samo intro składa się tylko z dwóch akordów. Mamy D-dur i Fis-dur. Te akordy gramy mniej więcej w taki sposób. Jak pewnie kojarzycie, w tej dziurze, która zostaje między każdym akordem, mamy taką melodię na niskich basowych dźwiękach. Czyli po pierwszym akordzie D mamy coś takiego. Cztery dźwięki i piąty to już jest pierwszy dźwięk na raz naszego następnego akordu, czyli dźwięk Fis. I druga melodia i wracamy na D. Czyli całość wygląda tak. Zaczyna to już przypominać to intro, ale coś się nie zgadza, prawda? Dzieje się tak dlatego, że John Frusciante zamienił ten akord D na takie D. Czyli mamy tutaj po kolei D, czwartym palcem, trzecim palcem dźwięk Fis, pierwszym palcem dźwięk A i znowu dźwięk D drugim palcem. Posłuchajmy, jak teraz to zabrzmi. Zdecydowanie lepiej, prawda? Ale to, czego nam jeszcze brakuje, to jest troszeczkę więcej dynamiki, więc zamiast grać to kostką, zagramy to palcami. Możemy sobie schować tą kostkę w palce i używać jakby tylko tych trzech palców. Ja używam kciuka i środkowego, ewentualnie wszystkich tych trzech pozostałych. Można chować to między inne palce, ale ja akurat wolę ten sposób. Albo możemy po prostu nie przejmować się tą kostką, odłożyć ją na później, bo będzie nam potrzebna w kolejnej części tej piosenki, którą się dzisiaj nie będziemy zajmować, więc skupmy się na samym intrze i zagrajmy to po prostu palcami. Tak jak widzicie, wszystkie te dźwięki naszego przebiegu po stronach basowych gram kciukiem w dół. W ten sam sposób gra Frusciante, więc chciałem się po prostu zbliżyć do oryginału. Jeżeli nie wierzycie, to wrzucam link pod spodem, gdzie można na filmiku zobaczyć, jak John po prostu tłumaczy tą partię. A my przejdźmy dalej, bo to wszystko już brzmi bardzo fajnie i tak naprawdę tą naszą sekwencję dwóch akordów powtarzamy 4 razy, czyli całe intro ma 8 taktów, ale brakuje tam jeszcze kilku fajnych smaczków. Zacznijmy od pierwszego. W trzecim takcie mamy wjazd na ten dźwięk D slajdem z trzeciego progu z dźwięku cis na dźwięk D. I od razu później troszeczkę przyspieszamy nasz rytm, czyli zamiast grać tak,
gramy coś takiego. Od razu po robimy hammer-on z trzeciego progu, czwartym palcem na piąty próg i od razu pull-off. Czyli wychodzi coś takiego. I od razu po tym hammer-onie i pull-offie gramy jeszcze dźwięk A tutaj, ten, który trzymamy pierwszym palcem. Gdy to zagramy, przesuwamy całą naszą pozycję o dwa progi, ale zaznaczamy tylko strunę A i potem strunę D. I wracamy znowu na dźwięk Fis, na kolejny takt. Tu w czwartym takcie na akordzie Fis nic się nie zmienia. W każdym kolejnym D będziemy już zaczynać od tego slajdu i od tego przyspieszonego rytmu. Natomiast w piątym takcie omijamy ten hammer-on i gramy po prostu coś takiego. Za to w szóstym takcie powtarzamy nasz trzeci dźwięk. I zostawiamy tutaj czwarty dźwięk pusty, albo taki lekko stłumiony. W domyśle jest to ten dźwięk cis na strunie A. W przedostatnim takcie gramy praktycznie to samo, co w takcie trzecim. A w ostatnim takcie zmieniamy troszeczkę nasz rytm, bo to już jest zakończenie. Teraz możemy zagrać całe to intro. Jeżeli przypomnicie sobie, jak zagrałem to na początku tego filmu i wsłuchacie się uważnie w nagranie, możecie zauważyć, że tam słychać jakieś dodatkowe dźwięki. I macie rację, bo w nagraniu studyjnym są dograne rzeczywiście dodatkowe dźwięki. Na każdy raz, każdego taktu mamy właśnie dodatkowy dźwięk albo dźwięki. Na akordzie D mamy oktawę dźwięku D graną w ten sposób. A na akordzie Fis mamy dźwięk Cis grany tutaj. Posłuchajcie, jak te dwie partie zabrzmią razem. Oczywiście można pokusić się też o zagranie tego jednocześnie i zabrzmi to wtedy tak. Na dzisiaj to tyle. Cieszę się, że mogłem pokazać wam to słodkie intro. Jeżeli wam się podobało, będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, zostawcie też suba i śledźcie mój kanał. Będę bardzo wdzięczny. A co do kolejnych odcinków, napiszcie pod spodem w komentarzu, jakie inne utwory powinienem pokazać. My widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.